wielka dama polskiego jazzu. Nie będę o twórczości Lory Szafran opowiadał zbyt wiele, bo ona jest nam wszystkim na pewno znana i oczywista. W 1994 nagrała przepiękną płytę śpiewając Chopina. Wtedy Chopin w śpiewaniu nie był tak bardzo popularny jak teraz. Trzeba było troszeczkę iść pod prąd. Śpiewała również piosenki Wasowskiego i Przybory. Od czasu do czasu po prostu wychodząc na moment z ukochanego jazzu flirtowała z łatwiejszą nieco, ale muzyką na równie wysokim poziomie. Śpiewała zawsze fantastycznie, a jej koncerty i płyty sprzedawały się znakomicie, czego Państwo również są dowodem. W 2012 roku namówiono ją, ale ona za bardzo się nie opierała do takiego projektu, który nazwany został Sekrety Życia według Leonarda Cohena. Zaczyna się jesień, pierwszy weekend jesienny i tak sobie ruszamy tym naszym festiwalem, którym chwalimy się tak naprawdę w całej Polsce, bo to zacny festiwal, liczy sobie 28 lat i cieszymy się, że niektórzy przyjeżdżają do nas dość często na konkurs, pojawiają się też nowe twarze, to znaczy, że mówi się o nas w Polsce, że znaleźliśmy się na mapie festiwali piosenki artystycznej w Polsce. Bardzo się z tego cieszymy. Wyróżnienie 300 zł otrzymuje Dawid Bielas za wrodzony talent śpiewaczy. Oh,
Nagrodę w wysokości 1500 zł otrzymuje Katarzyna Rajewska. I nagrodę w wysokości 2000 zł otrzymuje Grzegorz Grunwald. Przedstawicielem była Renata Przemyk i ona wyznaczyła ciebie jako naszą reprezentantkę. Że nie dałaś mi, mamo, zielonookich snów. Nie żałuję, że nie znam. Nie żałuję, że nie mówię.
Państwem Anna Ciaszkiewicz. Zdają się wszystkim banalne, nie biją w publiczny gust, ale nie idą na marne i to jest ich mocny punkt. Modlić się o nie nie warto, same zadbają o cud, a ich skromniutka zawartość spełniają się od niechcenia i głupio sobie z nich drwić. Małe tęsknoty nie rosną, obcy im jest wilczy głód. Z rozczulającą beztroską snują się bez większych szkód, spełniają się jak od ręki, niepowtarzalnie rachciach. Pchełki, pesteczki, supełki, maleńkie takie tam, tak. Modlić się o nie nie warto, same zadbają o cud, a ich skromniutka zawartość spełnia się w sekundy pół. Bo to są mikre marzenia, maleńkie nic tyci ty. Nawet w nowej ładnie mi sukience.
Nothing like you used to do.